Planeta Sportu. Kasper, jakie to były dla Ciebie zawody? Bo z jednej strony rekord życiowy na 400 dowolnym, też zwycięstwo na 200 dowolnym i 10 czas na świecie, a z drugiej jednak brakuje tej kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Dokładnie, no tutaj nie udało się wypełnić tych wygórowanych norm. Jednak tak patrząc w rankingi światowe, jest to bardzo wartościowy wynik. To jest mój drugi wynik w karierze na 200 dowolnym, także bardzo jestem zadowolony z tych czasów. Rekord życiowy na 400, to świadczy o tym, że gdzieś ta praca nie idzie na marne, idzie w dobrym kierunku, bo wytrzymałość jest budowana i to udowadniam na dystansie dwa razy dłuższym. Dobrze też się spisałem na 150 metrów, gdzie widać, że potrafię też pływać bardzo szybko, utrzymuję te sprinterskie dystanse, którym jestem zadowolony. To pokazuje, że jesteś bardzo wszechstronny, bo w klasyfikacji ogólnej znowu zwycięstwo, czy nie? Chyba będzie ciężko, tutaj koledzy Radosław Kawęcki i Wojtek Wojdak tak dużo punktów zdobyli na dwóch dystansach, ponad 900 punktów. 1000 punktów to już rekord świata, także no to świadczy o tym, jak te Grand Prix jest mocno obstawione, jak szybko tutaj zawodnicy pływają. Ja z moim wynikiem punktowym 882 punkty też stoję całkiem wysoko, więc myślę, że znajdę się gdzieś w czołówce, mam nadzieję, że na podium, ale zobaczymy, które to będzie miejsce dopiero jak zakończą się wszystkie starty. Właśnie niestety nie pojedziesz na mistrzostwa, czy to oznacza, że to są ostatnie Twoje starty teraz w tym roku, czy jeszcze gdzieś Cię będzie można zobaczyć? Jeszcze wystartuję na mistrzostwach Polski, zimowych mistrzostwach Polski. Tam taki sprawdzian, powiedzmy, tego zimowego sezonu i później już rozpoczynamy porządne przygotowania pod kątem Mistrzostw Świata na długim basenie w Budapeszcie. Tam już będziemy szykować formę już taką stuprocentową i mam nadzieję, że tam odpalą rakiety. Planeta Sportu.